Usha Vance, żona nowo wybranego wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, przejdzie do historii jako pierwsza indyjsko-amerykańska druga dama Stanów Zjednoczonych. Urodzona w San Diego, wychowywała się w rodzinie hinduskich imigrantów, co odzwierciedla jej silne więzi z tradycją i kulturą indyjską, którą podkreślała podczas swojego ślubu z J.D. Vance'em w 2014 roku, gdzie oboje wystąpili w tradycyjnych hinduskich strojach. Usha Vance wyróżnia się imponującym wykształceniem i karierą zawodową. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Yale University, gdzie uzyskała tytuł magistra historii, a następnie kontynuowała naukę na Uniwersytecie Cambridge jako stypendystka Gates Cambridge Scholar. Po powrocie do Yale, tym razem na Wydział Prawa, poznała swojego przyszłego męża podczas jednej z grup dyskusyjnych. Jej kariera prawnicza obejmuje m.in. stanowisko law clerk u samego prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa oraz u sędziego Bretta Kavanaugha w sądzie apelacyjnym dla okręgu dystryktu Kolumbii. Pracowała także w renomowanej kancelarii prawnej Munger, Tolles & Olson w San Francisco, z której zrezygnowała na początku listopada po nominacji męża na wiceprezydenta. Choć Usha Vance była wcześniej zarejestrowana jako demokratka, obecnie nie angażuje się publicznie w dyskusje polityczne, skupiając się na wspieraniu męża w jego karierze politycznej. J.D. Vance, znany ze swoich konserwatywnych poglądów, podkreślał w 2020 roku w podcaście Megyn Kelly Show, że jego żona jest wyjątkowo utalentowana, potrafiąc przyswoić obszerną literaturę w bardzo krótkim czasie. Jej przyszła rola jako drugiej damy będzie nie tylko historyczna ze względu na jej pochodzenie, ale również będzie symbolizowała różnorodność w najwyższych kręgach władzy w USA.